Hej, jeśli subskrybujesz już ten kanał, to kliknij w dzwoneczek i zaznacz opcję Chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału. Dzięki temu nie ominiecie żaden film. No i przy okazji możesz też strzelić łapkę w górę. Miłego oglądania. Siemanko, z tej strony Czoklet i jesteście tu ze mną, aby uratować moją rodzinę, która została porwana. Byliśmy już w kopalni i w kopalni nie znaleźliśmy nic poza wskazówką, że powinniśmy... Halo! O! Jedyny słuchający! Taka z was ekipa! Tacy z was zaufani ludzie, że tutaj się produkuje! Próbuję wymyślić jakąś smutną historię, żebyście ze mną poszli i ich uratowali! A wy idziecie atakować jakieś potwory! No wiecie co? Nie, jestem zawiedziony. Jestem strasznie zawiedziony, muszę wam powiedzieć. No dobra, panie, panowie, idziemy... O kurcze! Dobra. Dobrze, że jest nas dużo, mamy przewagę liczebną, więc wszelkie potwory mogą się co najwyżej chować. Ale dobra, mieliśmy wskazówkę, że powinniśmy iść w stronę biomu zimowego, więc jesteśmy w biomie zimowym i zobaczymy, co my tu znajdziemy. O, jakaś żmija, dobra, nie, zabijemy, słuchajcie. Idziemy do biomu zimowego. Halo, czy to jest nasz ziomek? Nie, myślałem, że to jest któryś z naszych... O kolego, dobra. Jest spokojnie, jest stabilnie, słuchajcie. Jest póki co dobrze. Ten biom zimowy, tak widzę, niekoniecznie on tu jest jakoś specjalnie rozbudowany. Wow! Patrzcie, jak dworzec fajnie widać. Jest taka jakby, zobaczcie, ramka ze skały. Śmiesznie. Dobra, słuchajcie, idziemy na tą górę chyba. Nie wiem, może na szczycie tej góry coś będzie. Bo póki co to niezbyt tutaj widać, żeby cokolwiek tu było. Chociaż może nie chodziło o ten biom zimowy, słuchajcie. Aha. Wstaje słońce. Okej. Okay. W sumie tym lepiej dla nas. Wchodzicie? Chyba wchodzicie, mam nadzieję. Jak sobie radzicie? Radzicie sobie? Dobra, to jakoś tam sobie radzicie. Dobra, wchodzimy na górę, słuchajcie. Wchodzimy na górę, to jest nasz główny cel w tym momencie. Hop. I co? Jesteśmy na szczycie. Tam widzimy nasze miasto. Ale tak szczerze, to nic. Tutaj nie ma, słuchajcie. Chyba nas po prostu oszukali. Bo póki co... tam jest za stromo. Tu mam jakiegoś zaskrońca. Czy coś? Wow. Oj, sorki. Co się dzieje? O nie, dobra, czekajcie. Musimy się troszeczkę uleczyć. To jest ważna sprawa. Ej. Tutaj mnie nie musicie. Do mnie podchodzić nie musicie. Jesteście troszeczkę upierdliwi, wiecie? Co my tu mamy? A raczej czego tutaj nie mamy? Ops, sorki, skraszowało mi nagrywanie, ale już jestem z powrotem. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy po drugiej stronie góry i kompletnie nic tutaj, słuchajcie, nie ma. Tak sobie tutaj skaczemy i nie wiem, czy ta tabliczka to nie było jakieś oszustwo, wiecie? Nie wiem, czy to nie było po prostu jakieś oszustwo. Dobra, słuchajcie, wy się tutaj teleportujecie do mnie, powinniście iść. Co za leniwy oddział, zamiast normalnie, grzecznie iść, to teleportują się do mnie. Co za jaskinia? Proszę się przesunąć, co tutaj mamy? Halo? Aristotu... O, to jest chyba nasz pan, który porwał naszą rodzinę! Pomóżcie mi! Czemu mi nie pomagacie? Pomóżcie mi! Halo, on mi bije! Czemu nic nie robicie? Pomocy! Nie. Gościu, czemu mnie bijesz? To ja ci zrobiłem!
Co ja ci zrobiłem, ziomek? Co ja ci zrobiłem, ziomek? Nie, słuchajcie, on mnie zabije. Motherfucker mnie zabije. Nie, 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 nie. Słuchajcie, nie. Czemu moi ludzie mi nie pomagają, słuchajcie? O nie, jaki lag. O nie, jaki lag. Słuchajcie, czemu oni nam nie pomagają? To jest coś... To jest coś tutaj nie tak. Nie wiem, czy oni przed tym nie są w zmowie z tym gościem. Słuchajcie, nie wiem, czy nie są w zmowie z tym gościem. Musimy tam wrócić. Tylko nie wiem, czy nie powinienem się jakoś lepiej uzbroić. Wiem, że to nie jest może jakoś specjalnie... specjalnie fajne, jeśli tak zrobimy. Ale... No, trzeba czasami, słuchajcie, trzeba czasami sobie troszeczkę pomóc. Dobra. Lecimy z powrotem, lecimy tam. I musimy dowiedzieć się, o co chodzi z tym gościem. Z tym potworem. Okej. Gdzie to było? Gdzie to było? Było tutaj. To poczekajcie, tylko sobie musimy zdjąć creative'a i wejdziemy z zaskoczenia. Gość będzie myślał, że nie żyjemy, a tu tada! A wy co? Zdrajcy? Co zdrajcy? Dobra, mamy miecz. Hej, ty, Aristotura! Kim ty jesteś? Dlaczego mnie bijesz? Co ja ci zrobiłem? I gdzie jest moja rodzina? Oddawaj moją rodzinę! Gdzie oni są? Coś powiedział do nas? Poczekajcie. Guard. To nie mnie szukasz. W takim razie, ziomek, czemu mnie zaatakowałeś? Gdzie jest nasza rodzina? Słuchajcie, to niemożliwe. No, zgubiliśmy nagle trop. Był jakiś potwór, który no raczej był jakimś złoczyńcą, raczej to on był kandydatem na osobę, która porwała moją rodzinę. Tylko gdzie wszyscy są w takim razie? Gdzie oni są? Nie mam kompletnie, słuchajcie, pojęcia, co dalej robić, naprawdę. Czekajcie, wejdźmy na górę i zobaczmy, co tu się dalej dzieje. Dlaczego? Poczekajcie, połączmy fakty. O, to będzie najlepsza taktyka, słuchajcie. Byliśmy... Wow. Byliśmy w kopalni. I w kopalni znaleźliśmy tabliczkę, że kierują się do biomu zimowego. Skierowaliśmy się do biomu zimowego, był tam potwór, którego zabiliśmy. Tylko co dalej? Na końcu, gdy go zabiliśmy, powiedział, że to nie go szukamy. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Nie mam kompletnie pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Macie jakieś pomysły może? Możecie mi napisać może ewentualnie w komentarzach. What the... No, nie będę dokańczał. Tak czy inaczej, no... Póki co jestem w kropce. Nie wiem, co dalej mogę z tym fantem zrobić. Dobra, wy tutaj zaraz się zabijecie, spadając z tej góry. Nie mam pojęcia, o co chodziło. Słuchajcie, jeśli macie jakieś teorie spiskowe, jeśli wiecie, o co mogło chodzić z tym biomem zimowym, o co mogło chodzić z tym potworem, to słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach. A ja w tym momencie, w takim razie, słuchajcie, kończę ten odcineczek, bo naprawdę nie mam nic więcej do zrobienia w tym momencie. Jestem w kropce. Muszę... Wow, ale tamta góra fajnie wygląda, jak jakiś pomnik. Musisz tak na mnie patrzeć? Musimy, słuchajcie, przedyskutować. Musimy przedyskutować co i jak, a wy napiszcie mi w komentarzu, co mam dalej robić. No i cóż, to by było tyle, słuchajcie, no nic nie zrobiliśmy. Zabiliśmy potwora, który mógł być porywaczem, ale z tego co mówił po śmierci, to nie był porywaczem. Tak więc, no cóż, do zobaczenia w kolejnym filmie.
Mam nadzieję, że w następnym odcinku to wszystko się wyjaśni. Do zobaczenia i cześć.